No i czas rozpocząć ostatnią, jak myślę, misję w Need for Speed Payback. To będzie tak zwana gonitwa, czy przygotowania do gonitwy banitów. Może będziemy musieli jakoś dotuningować furki, czy coś takiego. Nie wiem, wy pewnie wiecie, bo już pewnie u kogoś innego oglądaliście zakończenie tej gry, ale ja dopiero kończę fabularne zakończenie. Później mam zatem zamiar oczywiście jeszcze trochę pograć w Need for Speeda, potuningować parę furek na drift, pobijać parę rekordów, ale w gruncie rzeczy tak niewiele w tym Paybacku jest do roboty po skończeniu całej tej fabuły, no nie? Familia nie cofnie się przed niczym. Możecie się spodziewać wyłączników i interwencji glin. Jess, wszystko gotowe? Nawet się nie zorientują. Świetnie. Mac? Wszystko gotowe. Ja i Ferajna damy gliną popalić. Okej. Raf? Przygotowałem małą niespodziankę na wszelki wypadek. A, Tyler, jak już wybierzesz samochody do gonitwy, pamiętaj, żeby poustawiać sobie wszystko jak trzeba. No jasne, rzucimy jeszcze okiem. Okej. No, to do roboty. Połóżmy kres familii. Czyli pewnie po każdym samochodzie z jednej klasy będzie trzeba wybrać. Dobra. Czyli co? To... ja mam teraz wybierać, czy jak? Chyba nie, chyba muszę wyjść z garażu i pojechać chyba na jakieś miejsce i tyle. Teraz tylko była taka cutscenka wprowadzająca. Tak, tutaj mamy gonitwa. No teraz mamy niby czas, żeby poustawiać te furki, ale ja chyba mam wszystkie porobione w miarę. Tylko najbardziej obawiam się tego offroadowego BMW. Trochę mi się nim ciężko jeździło w ostatnim odcinku, więc nie wiem jak to pójdzie teraz. Ale sprawdzimy, może jakoś to pójdzie. No trzeba przyznać, że te ostatnie pojedynki były trudne, chociaż nie pojedynek właśnie z bossem. Wygląda na to, że pojedynki z bossami są dużo łatwiejsze niż te pojedynki. Nawet zobaczcie, jedna taka ciekawa sytuacja pod koniec ostatniego odcinka. Jak z tym Hotsmanem się ścigaliśmy, prawda? No to w jednym wyścigu ścigaliśmy się tylko z nim, z tym przedostatnim. I on był dużo trudniejszy, kurde, wszystkie zakręty perfekcyjnie robił. Trzeba było go staranować, żeby wygrać wyścig. Ale już na ostatnim, jak rozbijałem się na drodze i tak on nie mógł mnie dogonić, nie? Więc wyścigi te ostatnie z bossami zawsze były najłatwiejsze. I ciekawe teraz, jak będzie wyglądała sytuacja z tą ostatnią misją. Jak będą wyglądały tutaj wyścigi, czy w ogóle to będą jakieś wyścigi, czy to będzie po prostu walka, nie wiem, na jakieś tam noże. Zobaczymy, no musimy wybrać kilka samochodów, pewnie do każdy z każdej klas. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Więc tak, zmień samochód i teraz chyba będziemy sobie wybierać to. Dobra, mamy wyściga, mamy offroada i tyle? Okej. Oj, mamy fajne spotkanie. Proszę, jednak dotarłeś na linię startu. I mam zamiar cię pokonać. Och, Tyler. Każdy kierowca tutaj chce cię zmiażdżyć. O! A każdy gliniarz w tym mieście chce cię dopaść. Jesteś tylko pionkiem stojącym mi na drodze. I szczęście wkrótce cię opuści. Widzisz, i to jest twój błąd. To nie jest kwestia szczęścia. O! O! Mam korwetę do wyścigów. Nie wiem, może powinienem sobie lepszy samochód kupić, w sumie hajsy mam. Mac, gotowe. Dasz sobie radę, Tyler. Powodzenia. Tak jak mówiłem, Navarro. To i tak jest kwestia umiejętności. Dobra, zobaczymy jak pójdzie tutaj. Zaczynamy kierowcę. Rusza gonitwa banitów. Ile ma tu? 8 przeciwników mamy. Dron w powietrzu. Tam znacie, ślina będzie. Wow. Goście to najlepsi kierowcy w kraju. No oczywiście rozpykamy się, nie żałujemy. Dzięki, Jess, ale potrafię się ścigać tylko w jeden sposób, żeby wygrać. Oho. Skoczyłeś na kanapkę, czy co? Mamy tu okrążenie? Nie, to jest sprint. 23 km. Masakra, nieźle. Ojej, gdzie ja pojechałem? Nie! Za wcześnie skręt. Dobra, jeszcze jakoś to nadrobimy. Mam dużo czasu. Myślałem, że będzie boom we mnie. Co tam pojechało z przodu? Kurde. Fajnie brzmiało. Musimy to dogonić. Czy to był Koenigsegg? Chyba nie myślałem, że będę grać fair, Morgan. Nie, albo jak jakieś Lambo brzmiało czy coś. Jadą do ciebie wozy Familii. Spokojnie, dam sobie radę. Mam nadzieję, brat. Lambos. Rozpoznaję część wozu. Aha, już się zaczyna akcja. Nowa, wykończcie go. To są normalnie jakieś jaja. Patrzcie, pan Zero wciąż stara się zbawić świat. Aha. Panie Morgan, jest pan przygotowany na knockout? Aha. Kolekcjoner zamówił rozbiórkę i przyjechałem się tym zająć. Oj, to nie wygląda dobrze. Zbliżają się kłopoty i kierują do Tylera Morgana. Aha. Fajnie, fajnie grają, nie? Nieuczciwie zupełnie. No a tego można było się po nich spodziewać. W końcu po każdym ostatnim wyścigu nasyłali na nas gliny. Nasz gość Tyler pozostał na razie w tyle. Nie martwcie się. Przed nami długi wyścig, ma dużo czasu, żeby nadrobić, ale Familia nie będzie grać fair. Oczywiście. Zostańcie ze mną. To jest dziwne, że w ogóle ten wyścig nie jest z góry ustawiony, nie? No bo po co się ścigać, jak wszystko jest ustawione? Mogli powiedzieć, a dobra, to my jednak wygrywamy, koniec. Skoro mają takie chody u wszystkich, niby. Że jednak coś tam, jakiś sens jest w ogóle ścigania? Daj spokój. Okej. Zaraz wyjdę na prowadzenie. Dobra, tutaj sobie driftniemy. Całkiem dobrze driftują te wersje wyścigowe, wbrew pozorom, przy dużych prędkościach oczywiście. Ale przeciwnicy tutaj nie są zbyt dobrzy. Bez problemu ich dogoniłem, nie jadąc wcale jakoś tam dużo szybciej od nich, nie? Znaczy ogólnie szybko. Nie dużo szybciej, ale nie siada szybciej. To sięga czasów przełkników alkoholu z szalonych lat 20. Tak jest. Nasi banici nie wzięli się znikąd. A? Czyli pewnie będzie jakaś zaraz podmianka na Maca, czy później będzie po prostu inny wyścig offroadowy? Nie mam pojęcia, jak to działa. Zaraz się dowiemy. Wow. Nie, chyba Tyler będzie się ścigał cały ten wyścig szosowy. Jesteś pierwszy w połowie pierwszej rundy. Tak, to będzie pierwsza runda, bo to jest połowa pierwszej rundy. Tutaj mamy trochę zakrętów, więc trzeba pomęczyć korwetę ręcznym. Ale daje radę, nie? Te szóstka. Ciśniemy ładniutko. Podoba mi się ta korwetka. Ta następna C7 nie jest taka urodziwa, jest taka zbyt futurystyczna. Ciekawe jaka będzie następna C8, jeśli będzie w ogóle. Powinna być. Może już jakiś koncept nawet wyszedł. Ale po tej C7 nie wróżę dobrego wyglądu tamtemu nowemu samochodowi. Chociaż może skoczą. Król prędkości obalony. Teran za tobą. Witamy w gonitwie banitów, najtrudniejszym sprawdzianie ulicznym w kraju. Dziwne, że tu nie ma żadnej muzyki, nie? Tak się ścigamy po prostu. To chyba chodzi o to, aby pełne skupienie było podczas jazdy. Bardzo fajnie mi ten odcinek poszedł. Osiedł! No i super, skończyło się bardzo fajnie. Bo jeśli stracę kasyno, osobiście połamię ci nóg. Żartowałem! Nie żartowałem. Aha. Nie, no bez presji. Jesteście za wolni. Mimo nieprzyjemnej ingerencji Familii, Tyler wygrywa. Jeśli utrzyma się w pierwszej połówce, przejdzie do następnej rundy. I co, ja będę się offroadami ścigał? Chyba nie, no. McDonald's będzie się ścigał offroadami. Na razie idzie bardzo fajnie. Wbrew pozorom jest łatwiej niż na tych poprzednich wyścigach, znaczy przeciwnicy są jacyś łatwiejsi tutaj. Rzeczywiście mogliby reprezentować trochę wyższy poziom, ale ktoś mi tam cały czas depcze po zderzaku, więc na tych zakrętach jakoś się dziwnie zatrzymują. Jeździć nie potrafią z tej Familii, a tak się przechwalają. Chociaż Tyler, trzeba przyznać, że też się cały czas przechwala razem z tym Maciem, nie? Jaki to on nie jest. Ja w sumie też. Dobra, jedźmy. Jeszcze 4 km niecałe. Jesteśmy w domu. Ciekawe ile hajsu padnie za to. No grube miliony powinni nam wysnąć, nie? Do obserwatorium to tylko pierwsza runda z 3 w gonitwie banitów. Jeśli myślicie, że była ciężka, poczekajcie na zbliżający się etap terenowy. A, no właśnie, tak myślałem. I tutaj mamy mój ulubiony kawałek do driftu. Jesteś na prowadzeniu, a terenówka już czeka. Jazda, jazda! Dobra, teraz przekażemy Macowi pałeczkę. Jest tylko taki wyścig, jak to się nazywa, ten wyścig, gdzie się przekazuje sobie pałeczki i dalej się pokonuje przeszkody. To znaczy są takie specjalne zawody, gdzie właśnie zawodnicy biegną przez jakieś przeszkody albo pokonują po prostu jakieś przeszkody, bo to nie tylko się biega, też tam skacze przez jakieś murki, nie murki i tam następny musi biec dalej. Się właśnie przekazuje pałeczkę. Shit, co ja tutaj zrobiłem? No nie wiem, moja pałeczka chyba będzie podana troszeczkę później niż się spodziewałem. Ach, jak ja znam te zakręty. Fantastycznie. Driftowałem tutaj tyle czasu i wyleciałem oczywiście. Nie no, kurwettą inaczej się tutaj driftuje oczywiście. Cyk, jesteśmy na mecie. Tyler Morgan wygrywa pierwszą rundę gonitwy banitów. A jak żeby inaczej? Ej, gdzie mój hajs? Na co wy czekacie? Załatwcie go! To ściągnijcie inne ekipy! Jak to wyeliminowane? Aha. Aha. Niespodzianka. Wezwijcie naszych kumpli z policji. Mają nie puszczać nikogo poza naszym gościem. O. Naszym gościem, czyli kolekcjoner. Tak? Zawodnicy przesiedli się do wozów terenowych. Teraz będzie trochę... No tak, zgadzam się. Mogłem sobie Evo też zrobić na ten... Kierowcy są już w terenie! O Jezus, będzie ciężko z tą BM-ką. Z tą kulą do kręgli. Ale mamy tutaj mniej przeciwników, wypadają z tras. Fajne to jest w sumie, że też popełniają błędy. Nie wiem, czy powinienem tutaj tak driftować. O siep, co ja zrobiłem? Nie wiem, ale to pokonała ta BMK, nieźle. Dobra, i no, mamy 9 km, to znacznie krótszy wyścig, ale też jedziemy tutaj wolniej, nie? O Jezus, strasznie. Mogę tego nie wygrać. Coś tak czuję, że ciężko mi będzie z tą BMK. Ale się postaram, zobaczymy. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. O shit, i oni naprawdę cisną. Wow, 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 wow. No co ty, Mac, taki wolny jesteś? Tyler tak super wygrał, a ty co? Okej, teraz chociaż jakaś muzyka leci. Ty, ja na skróty jadę. Powiedz, że zaliczyłem, powiedz, że zaliczyłem. Zaliczyłem. Jadą do ciebie gliny. Naprawdę dużo gliny. Cóż, w końcu to wyścig sponsorowany przez Familię. Czekaj, czekaj, czekaj. To ja jestem... Aho! Inni kierowcy się nie liczą. Dorwijcie Tylera Morgana. Ajajajaj, o shit! No super, dziękuję. Do wszystkich jednostek. Tyler Morgan jest głównym celem. Ignorujcie pozostałe pojazdy. Skąd on wie, który jest Tyler? No dobra, nieważne. Mają wyłączniki. Nie martw się. To zabezpieczenie powinno cię ochronić. Powinno? To chociaż tyle. Ale tam ci się gdzieś rozbili strasznie ci przeciwnicy, ja nie wiem. Czy twój wyłącznik jest niesprawny? Nie, centrala. Po prostu ścigany pojazd nie reaguje. Aha. Właśnie próbowali mnie odciąć. Nie udało się. Tak! Zabezpieczenie zadziałało! Oczywiście, że tak. Tylko, że obwody nie wytrzymają zbyt długo, więc szybko załatw gliniarzy. Przynajmniej ta runda jest bezpieczna. Okej. Pojedziemy trochę na skróty. Zobaczymy, jak na tym wyjdę. O shit, ale mnie zepchał. Ajajajajaj. Będzie zadrapanie. No tak. Teraz jedziemy sobie po prostu Tylerem, ale w terenówce. To jest coś nowego. Mac, ci gliniarze zaczynają mnie już naprawdę wkurzać. Spróbuj wytrzymać do lotniska. Mamy dla nich małą niespodziankę. Aha. Też nie gramy czysto, nie? Dobra, będziemy mieli chyba hopkę zaraz. Już prawie linia mety. Jak prawie? Jeszcze 2 kilometry. Mam na ogonie policję z całego cholernego Fortune Valley. Słyszeliście go, ludzie? Brać ich! Liga 73 na ratunek! Aha! Zgłasza się grupa Wolne Ember. Proszę bardzo, trochę pomocy się przyda. Będziemy tak długo atakować tych gliniarzy, aż zaczną nas gonić. Nieźle. Jak wyczute wszystko na ten, nie? Legendarna załoga! La policja właśnie pędzi z traktą przez jezioro New Haven! Tu klub zamierza! A ci skąd się tu wzięli nagle? do... Porozbijali się, o głupki! Czy myśmy tu nie byli? Czasem nie. Okej. Wiele nagłych wypadków w mieście i w całej okolicy. Potrzebujemy szybkiego wsparcia. Sytuacja jest niestabilna i wciąż się pogarsza. Aha. Zajmiecie się tym później. Wyślijcie wszystkie jednostki na Morgana. Z całym szacunkiem. Mamy tutaj wielu niebezpiecznych kierowców, którzy stanowią zagrożenie. Sytuacja jest krytyczna. Przyjęłam panter 22, kod czerwony. Wszystkie dostępne jednostki z dzielnic 1-4. Główny cel powstrzymać piratów drogowych. Zróbcie porządek w Fortune Valley. Dobrze wiedzieć, że mamy na miejscu sporo przyjaciół. Jesteśmy znowu braku. Chyba zaliczyłem ten punkt. Ale było blisko. 6 km jeszcze. Jakoś się tak wydłużył ten wyścig. Mieliśmy tylko 2 km, teraz nagle już powiększony, nie? O ileś tam. Ale dobra, chyba damy radę, nie jest źle. Nic nie zatrzyma naszego gościa Tylera. Pierwszej trójce pomimo barwnych przygód z policją. Pierwszej trójce? A no tak. Jak się skacze. Ja nie mogę. Fajnie się jeździ, ale z tym BMW naprawdę ciężko się skręca. Trzeba dużo wcześniej hamować. Jakbyście przesiadł do jakiejś barki w porównaniu do tej korwety, którą mieściliśmy przed chwilą. Tu trzeba przyhamować na pewno. Wyleciał z tej skarpy. Nasz gość Tyler jest w pierwszej trójce na finiszu rundy terenowej. Wciąż może mu się udać. Uwaga! Nie. Cyk. I 2 kilosy do mety. No chyba ich pogrzebałem żywcem. Wytrzymaj jeszcze, już prawie koniec. Nie wiem po co tutaj tak driftowałem, zjadąc 20 na godzinę. Przynajmniej 120. Ten, kto wygra drugą rundę gonitwy banitów, weźmie udział w pojedynku z mistrzem zeszłorocznych zawodów. Czyli czy pewnie... Według waszej czarodziejskiej opiekunki wszystkie znaki wskazują, że tak. I to będzie chyba ta Navarro cała, nie? Albo kolekcjoner. Nie wiem, kto. Dzięki za wsparcie, Mac. Okej. Mamy to. Dobra, ale gdzie mój hajs? Tyler Morgan wygrywa rundę terenową gonitwy banitów. No jest i hajsik, ale mało coś. Proszę o jakiś bonus. Co teraz? O, osrana jest. Jak to odciągnięci? Ale ilu? Co, wszyscy? Dobra, wiesz co? To już nieważne. Osobiście... Aha. Okej. Też mogłem sobie wziąć pojedynkę, żeby było porówno. Kurde, nie pomyślałem. Muszę przejść teraz Need for Speed'a na Xboxie. Albo na PS4, nie wiem w sumie. Mistrz zeszłorocznej gonitwy zostaje w ostatniej rundzie zastąpiony przez linę Navarro. A. Dobra, a to co robimy? Mam pomysł! W końcu możemy się z nią pobić. Jazda! Jakie to jest przyjemne! Czyli zostaliśmy tylko my, Navarro. Widziałeś, jaki sprzęt mamy pod maską. Nie masz żadnych szans. No. Oszukuj ile chcesz. I tak wygram. Sprzęt to nie wszystko. Liczy się jeszcze umiejętność. Każda dziewczyna to wie. Ona chyba... A, nie. Jak najkurna bardziej. Nie masz przyszłości, Morgan. Takim sprzętem w wozie będę kontrolować każdy wyścig w Fortune. Ja próbowało mnie złamać. Teraz moja kolej. Najpierw musiałbyś pokonać mnie. Proszę. Nawet twój kumpel Schuller wie, co się stanie. Po prostu wybrał tę niewłaściwą stronę. Aha. Zobaczymy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o twój wynalazek. Przegrywasz. Tylko przez chwilę. No właśnie, nawet nitra nie używam jak na razie. Taka wydawała się dobra, nie? Typka. Wysyłała wszystkich, a sama nie chciała uczestniczyć. Jak jeździłaś razem z Jess i chłopakami, miałaś sporo umiejętności, a teraz nie potrafisz wygrać bez oszukiwania. Ludzie tacy jak ty czy ja zawsze byli ofiarami przekrętów, Morgan. Nie mogłam pozwolić na to, żeby stać się zabaweczką w ich rękach. Dołączyłam do zwycięzców. A ja postanowiłem walczyć. Dlatego musiałam sprzedać twoją ekipę, Tyler. Dzięki wam mogłam się dostać z was. I wreszcie za to zapłacisz. Proszę cię, to imponujące, że się tu dostałeś, ale od początku nie miałeś szans. Jesteś po prostu ostatnim z wielu wybojów na mojej drodze na szczyt. To się okaże, jak będziemy na mecie. No właśnie, ale przynajmniej jedna szczera rozmowa z Ciuparo. Ciuparo. Że to załatwisz. No i co teraz? Właśnie to załatwiam. Aha. Nie. Zajmę się tym osobiście. Co masz na myśli? Moje gratulacje, Morgan. Jesteś na drodze do pokonania mojego kierowcy. Na to wygląda. Morgan. Przydałby mi się w Familii ktoś o takim talencie. Byłbyś najlepszym kierowcą w mieście. I tak bogaty. Jak ci się nawet nie śniło. Ale jest haczyk, prawda? Drobny. Musisz przegrać wyścig. Nie możesz mnie zastąpić. To ja dałam ci to miasto. A teraz mogę je zdradzić przez twoją cholerną wendetę. Dzięki za propozycję. Spasuję. Daj spokój, Boga. Czego chcesz? Sławy, pieniędzy, głowy liny na srebrnej tacy, dostaniesz co chcesz. Chcę, żebyś mi oddał wszystko, co masz. Wtedy jak przegrasz, będę wiedział, że to dlatego, że byłem lepszy. To jeszcze nie koniec. Okej, dosyć gęsto tu checkpointy się pojawiały. Dalej, Tyler, dobrze to rozegra. No, nie ma co tu rozgrywać, po prostu jadę sobie, tak, przeciwnika nie widać. Rzeczywiście jest dosyć łatwo na koniec gry. O shit! Myślałem, że mogę przez to przejechać. Damn. No dobra, spotkanie przy rondzie, koniec. Za mało kasy jak na taki wyścig. Z bossem. Tu powinno wpaść z 1 000 000. Okej, zobaczmy. Moja korwetka. Czy on obniżył samochód pneumatyką? O! Zobaczmy. Chyba ktoś zaraz kopnie w kalendarz. To jest mistrzostwo świata! Gdzie jesteś? Twój cholerny zakład nas zrujnował. Będę musiał wydać wszystko, co mam, żeby przeżyć. Familia kończy z ulicami. I z tobą też koniec. Nie możesz. I będzie boom w samochodzie. Tak ciężko pracowałam. Wszystko, co osiągnęłaś, dostałaś ode mnie. Teraz ci to odbieram. Jak ja polecę, to pociągnę cię za sobą. Wiesz, ile mam na ciebie haków. Na was wszystkich! Nie powinienem był ci ufać. Więcej nie popełnię tego błędu. O! Kto był w tamtej akurze? No, Tyler. Wygraliśmy w gonitwie i z Familią. No i co teraz? Mam pomysł. O! Mowy nie ma. Ale najpierw to pierwszy na lotnisko. Serio? Czyżbym wyczuwał strach? Rozumiem. Jestem teraz mistrzem. Też bym się bał. Ha, dobra, ścigamy się. Okej. Ostatnio też się ścigaliśmy na lotnisko chyba. Czy z lotniska? Na samym początku gry. Ej, no kurde, za krótko. Z Familią była zarazem bezwzględna i elegancka, panie Weir. Tyler Morgan to był błyskotliwy ruch. Może się jeszcze przydać w przyszłości. Wiem. Kolekcjoner jest skończony. Wygrał pan zakład. Witam w Arkwright. W czym? To brzmi jak zaproszenie do kolejnej części albo dodatku. Kurde, ale trzeba przyznać, że dobry jest ten NFS, jeśli chodzi o fabułę. Dotarłeś na gonitwę. Nie udawaj zdziwionej, wiedziałaś o tym. Tyler, to nie jest jakiś wyścig uliczny w barrio z Jess i chłopakami. To prawdziwy świat. To największe umiejętności nie wystarczą. Wierz mi, próbowałam. Nawet wtedy nie mogłaś mnie pokonać. Mimo całej tej kasy i wspierającej cię familii, dalej tego nie potrafisz. Dla ciebie wszystko jest wyścigiem, Tyler. Tak było i będzie. Nie tylko cię pokonam. Zniszczę cię. Okej. Wygrać i pożyć kres familii, kolekcjoner zniknął, a scena wyścigów publicznych wyzyskała świetność. To będę popracować nad wymarzonym wrakiem, zabłysnąć w wyczynach, autologiem i grzewie losowej. Przygotuj się na nadchodzące, nadciągające aktualizacje, czyli będą jakieś DLC. Mam nadzieję, że jakieś rozszerzenie fabularne. Oh yeah. Ale co zrobiłby gracz na koniec gry Need for Speed? Znaczy oczywiście to nie jest koniec gry, bo jeszcze trochę rzeczy jest tutaj do roboty, będą aktualizacje i tak dalej. Ale podstawową rzeczą, jaką trzeba zrobić, to iść sprawdzić w sklepie z samochodami wyścigowymi, czy kuźwa możemy kupić najdroższy samochód. Chodźmy zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie mnie stać, a jeśli nie będzie mnie stać, to wystarczy, że trochę podszkolę swoje drifty i tak z godzinka driftowania wystarczy, żeby kupić sobie Regerę chyba, tak? Regera jest na samym końcu. Nie, Waila jest na samym końcu. A gdzie jest Regera? Jest tutaj. O, shit, patrzcie, ona już jest prawie na maksa porobiona. Nie? Ale tylko 700 000 kosztuje. To dawajcie kupimy Pagani. A, Pagani jeszcze tego gnoja. To jest chyba... A nie, to też jest na wyścigi. Jezus Maria. Zastanawiam się, co by tu... A, wszystkie sobie kupię. Mogę wszystkie kupić. Zacznę chyba od Pagani. Aventadora trzeba kupić. Proszę ciebie. Tak, ten Koenigsegg, on jest spoko. W sumie... Kuźwa, nie wiem, no... Podejrzewam, że wszyscy kupili Koenigsegga. Ja biorę albo najdroższy samochód, a Vulcana nikt się nie skusił, bo jest brzydki. Znaczy nie jest brzydki aż tak, no. Jest taki całkiem spoko, ale to nie mój styl, jeśli chodzi o samochody. Jest w nim coś fajnego, ale ten przód jakoś, nie wiem, no coś mi się w nim nie podoba. Ten Vulcan jest zbyt wulkaniczny. Z kolei ten, też myślę, że dużo osób... Kurde, ja myślę, że wszyscy pokupowali te na końcu samochody. Zresztą one nie są aż takie drogie w porównaniu do kasy, jaką możemy zarabiać na tych wszystkich wyścigach. Naprawdę, jak ktoś lubi grać w Need for Speeda, to nie ma problemu, żeby pozarabiać sobie bardzo, bardzo dużą ilość gotówki. No myślę, że najdroższym samochodem jest Pagani. I sobie kupię. Tyk. I zobaczmy. Tutaj tak naprawdę jest to najmniej opłacalny zakup z tych wszystkich, które mieliśmy tu do wyboru, a najbardziej opłacalny była Regera, dlatego że Regera już jest prawie stuningowana na maksa i do niej nie musimy dokupować i wkładać żadnych części praktycznie. Nie? A do Wiry będziemy mogli jeszcze wsadzić jakieś tam części, co ma też swoje plusy, bo będziemy mogli sobie... Ale czekajcie, do Regery też chyba możemy powkładać jakieś tam części, bo ją możemy przecież jeszcze tymi częściami ulepszyć, jeśli te części będą miały jakieś tam bonusy, no nie? Bo poziom się powiększa tylko jeśli będziemy mieli części wyższej klasy, powiedzmy. No dobrze, ale chodźmy teraz stunigować sobie Zondę. Myśleliście, że na 100% kupię Regera, nie? Ja coś tak czuję, że tak myśleliście. Ale nie, kupiłem najdroższy samochód, jaki jest w Need for Speedzie obecnie. Mam nadzieję, że będą fajne DLC, które rozszerzą troszeczkę multiplayer, także pozwolą nam się ścigać troszeczkę w kooperacji. No ale teraz tuningujmy, więc Zonda. Zobaczymy, jakie tutaj malowanie gracze powymyślali. No już na pewno jest ich pełno, bo ja się tak nie spieszyłem z przechodzeniem tego Need for Speeda, a już na pewno wiele osób... A właśnie, musimy zwrócić jedną uwagę, czy te łopatki z przodu i z tyłu będą się ruszać w tym samochodzie. Więc mamy tutaj, ale nie, mi się podoba ten standardowy zderzak. Rozdzielacz. Może delikatnie też ten kształt zderzaka zmienia się w pierwszej opcji, nie? No dobra, dajmy sobie ten. Czy będzie jeszcze jakieś poszerzenie? Kurde, dziwne by to było. Ale dajmy sobie fioletowe, pyk. Takie twitchowe. Lusterka boczne. Nie no, ja bym zostawił to chyba z Paganiem, one są dosyć charakterystyczne. Żadne inne nie będą tutaj tak pasować, ale patrzcie. Nie możemy żadnych botników zainstalować. No, szkoda trochę. No, pewnie tu chodziło o licencję. Ale jeśli chodzi o boki, zobaczcie. Jeśli chodzi o progi, tutaj mamy troszeczkę opcji. Nie? Możemy sobie coś poinstalować, ale ogólnie modów z tego co widzę nie ma za wiele. Za bardzo sobie wyglądu tej Zondy chyba nie zmienimy. Możemy sobie klapę zmienić, ale ta standardowa jest ładna. Spoiler. No i znowu. O, patrzcie. Jaki śmieszny. What? Ej, dziwne, nie? I trochę nie pasuje. Znaczy, niby pasuje, ale też nie pasuje. Co to jest? Jezus Maria, najgorzej. Dobra, dajmy sobie takie coś. Trochę chyba za duży opór będzie, ale co tam tutaj, to nie jest ważne. Układ wydechowy. O, coś takiego. Tylny zderzak. Nie, zostawimy standardowo. Dobra, to mamy, No felgi są spoko, ja bym je zostawił, bardzo ładne. Pff, kurczę, wiecie co, no niewiele możemy zmienić, nie? Owiewki możemy sobie wymienić. Ale czekajcie, nie, te owiewki standardowe są fajne, bo są od razu z LEDami. No i w zasadzie tyle. Zobaczcie, da się jeszcze obniżyć. Da się pochylić koła, ale to jest wersja wyścigowa, nie chciałbym tego robić. Sprawdźmy, jakie są malowania do Zondy. Co my tu możemy zainstalować? Tak bez tego spoilera, bo to jest wersja BC, bez tego spoilera z tyłu tak trochę nie wygląda, no nie? Bo tak jest ta szybka, jak się od tej strony patrzy, to nie bardzo. Jak od tyłu, całkiem spoko. No zobaczymy, jak się będę czuł na drodze, jak ja będę miał tą kamerę z tyłu samochodu. Ej, w różu wygląda całkiem spoko. Mamy kilka takich właśnie malowań. W różu widzę na samym początku. O Jezus, co to jest? Tutaj mamy pomarańcz. Ojej, co to ktoś tutaj porobił. Na miniaturce wygląda ładnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na samochodzie. Fajne są te malowania. Naprawdę niektórzy gracze świetnie to robią. Wow. Ty. Fajne. Zobaczył jakieś czachy. Jo pierdzie, co za artysta. Ekstra. Spoko to wygląda. No dobra, mamy coś takiego. I tutaj jeszcze możemy pneumatykę. Zobaczymy, jak wygląda obniżona Zonda, tak już do maksa. No, możemy tu oczywiście kolor nitro zmienić. Dym spod opon. Neona nie będziemy tu chyba instalować, co? No i w zasadzie tyle. Możemy zmodyfikować osiągi. Zobaczcie, jeszcze dosyć mocno możemy tutaj potuningować. Mam trochę tych żetonów do losowania. Samochód po tuningu, widzicie, tutaj niewiele opcji można zmienić. Podejrzewam, że jest to chyba najmniej modyfikowalny samochód z tych wszystkich. Witajcie kierowcy. Ekskluzywnych na koniec. Opiekunki. Najdroższych może tak. Wybawienie, na które czekały ulice. Nie opadł kurz po wspaniałym zwycięstwie Tylera w gonitwie, a Familia musi się już wynosić. Navarro dokładnie. Odkąd nie udało jej się zatrzymać Taja. A wyścigi sponsorowane przez Familię są zawieszone. Wolne wyścigi. Silver Rock znów jest nasze. Tu opiekunka. Do widzenia. Cyk. I mamy Zondę. Możemy ją stuningować. Myślałem, że będzie miała lepsze części, a to tylko 15. Tak, możemy nawet ze sklepu, z marszu zainstalować coś lepszego. No, nie mam dużo kasy na te wszystkie części, ale coś tam poinstalować można. No i nic, ja się będę bawił tą Zondą. Coś tam sobie jeszcze posprawdzam inne furki. Oczywiście driftowanie. Driftowanie jest fajne w tym NFS-ie. Co tam słychać u mistrza Silver Rock? Odchorowałeś Bibę? Ledwo. Więc Navarro użyła technologii autonomicznych samochodów? Naprawdę myślała, że tak cię pokona? Tak bardzo się nie pomyliła. To jest przyszłość. Tak, akurat. Ta ekipa tutaj. To jest przyszłość. Jak już skopaliśmy tyłki w Familii, braku, jakie masz plany? Wreszcie będę mógł się nacieszyć miastem jak należy. Aha. Miło się ścigać, wiedząc, że inni nie chcą mnie wykończyć. Ha, ha. No i świetnie. A ja? A ja zacznę liczyć grubą kasę. A ty, Jess? Pośredniczka zniknęła, więc chyba pomyślę o założeniu sklepu. Jessica Miller się ustatkuje? No wiem. Co się dzieje z tym światem? Założeniu sklepu? Lol. To trochę tak niepodobne do niej. No dobra, ale wyścigów tak naprawdę mamy tutaj niewiele, no nie? Na pewno coś jeszcze pojawi się w tym Need for Speedzie, w tej części mapy. Tak coś szacuję. Zobaczcie, że mamy tutaj całe lotnisko niewykorzystane. Tutaj spora część miasta, tutaj są chyba jakieś, nie wiem co to może być. Spora część miasta tu jest niewykorzystana. Tak, no na lotnisko dostać się chyba nie możemy. Na 1000% będą tutaj jakieś akcje. Nie ma opcji. Coś będzie. z mapką, nie? Możemy się już tego spodziewać, zresztą już na końcu gry mieliśmy komunikat, że no, będzie jakieś rozszerzenie, tak? Możemy sobie tutaj nawet punkt zaznaczyć na mapce, ale czy będzie możliwość tam wjechania? Tam był nawet znak na lotnisko. No nie wiem, ale bardzo pozytywnie odbieram tego Need for Speeda. Spodziewałem się naprawdę po pierwszych takich zagrywkach w tą grę, że to będzie taki krab, naprawdę. Ale to były bardzo wczesne wersje tej gry i powiem wam, że troszeczkę zepsułem sobie przez to wrażenie z grania w takie wczesne wersje, bo widzisz taką grę, jak ona była, no naprawdę wyglądało to źle, wiesz? A jak już ta gra naprawdę zyskała taki swój ostateczny kształt, to wygląda ona zupełnie inaczej, no. Zupełnie inaczej niż to, co ja sobie grałem tam gdzieś na Gamescomie w Niemczech, tak? Tutaj jest to zupełnie inaczej zrobione, no. Wszystko ładnie działa, nie ma żadnego problemu. Tak, a tam były jakieś przecinki, coś tam nie do końca dobrze działało i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że coś z lotniskiem będzie tutaj na pewno i tego możemy się spodziewać w najbliższych aktualizacjach. Kiedy one będą? No nie wiem, ale mam nadzieję, że też rozwiną jakoś multiplayer. Zapraszam was na kolejne odcinki z Need for Speed Payback. Trzymajcie się, na razie, pa pa.